Witam w nowym miesiącu. Za miesiąc biorę ślub, ale odcinek i tak nagrywamy. Co wydarzyło się w czerwcu? Jak widzicie, SEC amerykański zatwierdza ETF na Ethereum. Oznaczać to może tylko tyle, że każdy Kowalski czy amerykański Smith, że tak powiem, będzie sobie mógł handlować oficjalnie przez ETF-a właśnie takimi kryptowalutami, tak jak już Bitcoin na przykład, czy no od niedługiego czasu będzie to Ethereum. Co się stało też w Stanach? Przykładowo inflacje mają na poziomie około 3,4%. U nas taka inflacja wyniosła w czerwcu 2,6%, czyli lepiej. Obecna wartość portfela, jak widzicie, jest na poziomie $6,550. Trochę to spadło od momentu, kiedy pieniądze zostały wpłacone, no ale nie patrzymy na dobrą sprawę aż tak w portfelach dywidendowych na wartość portfela, a raczej na to, w jaki sposób są te nasze dywidendy wypłacane. Przejdziemy od razu do akcji, które zostały zakupione do portfela finansowej podróży. No i oczywiście wiecie, że Altria ostatnio nie była kupowana, no to tutaj mamy jedną akcję za jakieś 40, no niecałe $47 zakupioną. Tutaj aż dwie sztuki ETF-a od SCHD. Możecie się pytać, dlaczego aż dwie sztuki w jednym miesiącu, skoro tutaj domyślnie miało być jedna sztuka. I nie jest to powód, że za dużo pieniędzy było w portfelu, chociaż zawsze moim zdaniem na takie zakupy zawsze jest za mało pieniędzy. Chodzi o to, że SCHD podniósł dywidendy w swoim ETF-ie na poziomie około 23%. 13 czerwca nie jedna sztuka, a wartość $50 to jest 0,1 tak naprawdę akcji od United Health. Również zostało kupione jedna sztuka Main Street Capital. W tym roku za dużo ich nie kupiliśmy, ale to dlatego, że po prostu no tutaj wartość ich, wycena idzie ciągle do góry. Pisałem z kilkoma osobami na Twitterze, że ciężko się uśrednia dobre firmy do góry, że tak powiem, tą swoją cenę wejścia się uśrednia do góry. No i tutaj Main Street Capital jest dobrym przykładem, jakie akcje mieliśmy na sporym plusie w czerwcu. Jest to Amazon. W samym czerwcu 11,2% do góry. Również po sporej korekcie, moim zdaniem, Apple tutaj wyszedł również na fajny plus. No i mamy 14% ponad w samym czerwcu na plus. Również jednym z top 3 performerów w tym miesiącu jest właśnie przed chwilą wspomniany Main Street Capital. 5,5% do góry. Dodatkowa dywidenda wypłacona. Naprawdę tutaj sytuacja win-win dla portfela, no i dla dywidend. Top 3 najgorsi performerzy w miesiącu czerwiec, no to jest Texas Roadhouse. I tutaj mimo tego, że nie spisali się dobrze w tym miesiącu, nie oznacza, że będą spisywać na straty. Dla mnie oznacza to tylko tyle, że będziemy skupować ich więcej, bo jak się domyślacie, albo jak może pamiętacie bardziej z innych filmików, jest to moim zdaniem jedna z lepszych pozycji w naszym portfelu finansowej podróży i tutaj te akcje na pewno będą skupywane przez nas w, no jak się tutaj okazuje, na promocjach na razie. Kolejną akcją, która tutaj zbytnio nie rozpieszcza wynikami, jest Starbucks, ale Starbucks też możecie pamiętać, był kupowany na dołku, więc ta cena na dobrą sprawę nie dziwi. Jakie dywidendy otrzymaliśmy w czerwcu? Jak spojrzymy sobie na dywidend trackera, mieliśmy oczywiście Microsoft, tutaj drobna kwota. Myślę o dodaniu trochę pozycji do Microsoftu, chociaż oni mają teraz bardzo wysoką cenę wejścia. No ale zobaczymy, to jest wszystko długoterminowe zagranie.
Dostaliśmy oczywiście dywidendy od Main Street Capital i Reality Income. Oni tutaj co miesiąc będą nam płacić, co by się nie działo. Zawsze w okolicy tego 15, jak jest 15 w sobotę, no to płacą 14. Jak 15 jest w niedzielę, to zazwyczaj płacą oni w poniedziałek. No i jak widzicie, wspomniałem, Main Street Capital zapłaciło nam dodatkową dywidendę i ona jest nawet większa niż dywidenda główna. I jednej rzeczy tutaj nam nie pokazuje Dividend Tracker. Tutaj myślę, że warto im zgłosić błąd na stronie, bo 28, za chwilę to pokażę w zeszycie, zapłaciło nam SCHD, to jeszcze jest przed podwyżką właśnie o te 23% dywidendy. Jak to wygląda w zeszycie? Na tapetę bierzemy sobie czerwiec, prawie $20 mieliśmy zapłacone już z dywidend i no tak jak mówiliśmy, 13, 14 mieliśmy prawie $2,5, potem 20 było kolejne Main Street Capital, 26 chyba jeszcze nam QILD zapłaciło, tego też nie było w podsumowaniu, no i 27 prawie $15 od SCHD i pamiętajmy, za 3 miesiące ta dywidenda będzie o 20, może nawet więcej, jeśli wpłacimy trochę środków na SCHD, o 25% większa. Łącznie w podsumowaniu, jak widzicie, 19, prawie $20, tak jak mówiłem. No i na ten moment jesteśmy już o $10 mniej niż przez cały zeszły rok. Czyli tak naprawdę przez pół roku otrzymaliśmy tyle samo dywidend. Przez pół roku w 2024 roku otrzymaliśmy tyle samo dywidend, co w 2023. Oznacza to tylko tyle, że raz, portfel się powiększa, dywidendy coraz są bardziej opłacalne, coraz więcej one płacą. No i po prostu ta kula śnieżna zaczyna się nakręcać, bo z portfela dywidendowego nie wypłacamy, tylko wszystko reinwestujemy. Można powiedzieć, że skoro mamy już te 50, no $90, tak, czy 100 nawet w zaokrągleniu, to kupiliśmy sobie dwie akcje Main Street Capital przykładowo. Także liczcie sobie to jak chcecie. Dla mnie ta kula śnieżna już naprawdę coraz bardziej się napędza. No i też może ktoś śledzi na Twitterze, jak sobie spojrzymy na szybko, wypłaty średniej, średnia wypłata roczna już osiągnęła ten próg 1000 zł zakładany ostatnio, co mnie bardzo cieszy, to znaczy, że taki pierwszy kamień milowy w podróży dywidendowej został osiągnięty. Teraz za cel jest postawiony wysokość opłat za mieszkanie, tak? Czyli takie podstawowe czynsz, wynajem za mieszkanie będziemy sobie chcieli w teorii oczywiście opłacać, bo nie będziemy tego wypłacać, tylko reinwestować, zawartość jednego miesiąca. Także na to liczymy. Myślę, że jest to do osiągnięcia z końcem przyszłego roku jak najbardziej, ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Oczywiście mówię tutaj o średniej, bo ile faktycznie tam zostanie nam wypłacone, to dopiero zobaczymy w podsumowaniu za rok przyszły, czyli w styczniu 2026 się spotkamy i będziemy sobie na to wszystko patrzeć. Jeszcze szybki rzut oka na PPK. Jak widzicie, mamy tutaj już coraz większą sumę pieniędzy uzbieraną, 4000, prawie 300, 4300 można tak powiedzieć, z wynikiem 330 zł zwrotu, czyli coś tam ci panowie w PKO działają z tymi pieniędzmi, coś tam alokują, żeby to rosło. To by było na tyle. Widzimy się kilka dni przed naszym ślubem, moim i mojej narzeczonej. Też myślę, że zrobię podsumowanie mimo wszystko za lipiec. Warto coś takiego wstawić. Tak jak mówię, no przed weselem trochę jest przygotowań. Na uczelni jest trochę zaliczeń, bo studiuję jeszcze zaocznie. Zresztą moja narzeczona to samo. No i z tymi odcinkami jest ciężko. Będzie trochę tego czasu wolnego więcej, kończę uczelnię, będzie już po ślubie, więc myślę, że faktycznie kanał ruszy, trochę więcej takiej konkretnej treści będzie. Dajcie znać,
Co myślicie o trochę zmienionym formacie tych podsumowań miesięcznych? Czy takie analizy spółek bardzo delikatne, powierzchowne, właśnie te dywidendowe aspekty, czy wam się podobają, czy coś byście dodali, coś byście zmienili, co wam się nie podobało? Piszcie wszystko w komentarzach. Oczywiście wezmę to pod uwagę. Czasem się tam dyskusje pewne zaogniają. Oczywiście wszystko robimy po to, żeby się edukować. Ja sam się dalej edukuję. Nie uważam siebie za profesjonalnego, jakiegoś tutaj nie wiadomo inwestora. Po prostu to jest taki dziennik, który prowadzę dla siebie i dla innych, którzy chcieliby może podobną ścieżkę obrać. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Pozdrawiam wszystkich inwestorów, braci, siostry i do zobaczenia w kolejnym odcinku.